Pianie, jesteśmy dzisiaj na konkursie The Look of the Year 2022, którego to zwycięzcą w tym roku jesteś ty. No właśnie, jakie wrażenia po wygranej, jak się z tym czujesz i czy wierzyłeś w to, że dzisiaj wygrasz? Cześć, bardzo mi miło na początku. Czy wierzyłem, czy wygram? Byłem pewien w siebie na wybiegu. Wiem, że miałem naprawdę szansę, wykorzystałem ją, no i jestem tu, gdzie jestem. No właśnie, wykorzystałeś tę szansę, a jak wykorzystasz wygraną? Co z tym zrobisz? Czy masz już jakiś plan, jakiś pomysł na siebie? Na pewno dam z siebie wszystko, będę próbował, gdzie się da, żeby jak najbardziej wykorzystać ten tytuł. No i zobaczymy. Póki co jestem naprawdę w szoku i zobaczymy, co będzie dalej. No i wygrana, to rozumiem, że też kontrakt do Włoch, tak? Tak, tak. Będzie kontrakt, prawdopodobnie w październiku wylot. No to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć ci powodzenia, żebyś w tych Włoszech sobie bardzo dobrze radził, żebyś jak najwięcej i Fashion Weeków, i różnych kampanii zrobił, dużo różnych pokazów. I zapytam jeszcze tak na sam koniec, chociaż może od tego powinnam zacząć, co cię skłoniło, żeby wziąć dzisiaj tutaj udział? Szczerze powiem, próbowałem kilka razy, dokładnie 3 razy. Był casting tak naprawdę chyba w Warszawie, w galerii. Poszliśmy ze znajomymi, dostałem się do półfinału i tak do finału. Ostatni tydzień spędziłem po prostu w Warszawie, 3 ostatnie dni w Łodzi na przygotowaniach. No i co, jestem tu, gdzie jestem. Jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy, że się udało. No i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Super, czyli jak widać, nie wolno się poddawać. Do 3 razy sztuka, nie wolno się poddawać, bo za którymś razem wreszcie się uda spełnić nasze marzenia. Tak jak Fabian dzisiaj spełnił swoje marzenie. Zapytam też o twoje marzenia, takie i zawodowe, i trochę życiowe. Jakie na dany moment są twoje marzenia w życiu? O czym marzysz i czy ta nagroda pomoże ci w spełnieniu tych marzeń? Co do marzeń, to naprawdę jest ich wiele. Dążę po trochu, żeby spełniać się we wszystkim. Dzisiaj jedno z nich to właśnie było finał The Look of the Year. Udało się zwyciężyć. Na pewno będą to nowe kontrakty, nowe propozycje, nowe projekty. I chcę dać z siebie wszystko, chcę wykorzystać to na 100%. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku.